Temat spowiedzi w naszej wierze jest fundamentalny i tak naprawdę powszedni zarazem. Dlatego jest pewne niebezpieczeństwo, że bardzo łatwo to spłycić, skoro jest takie zwyczajne. U nas w Polsce jest jeszcze mnóstwo ludzi się spowiada, widzimy to na co dzień. I bardzo łatwo to spłycić. I zły duch właśnie do tego dąży, żeby spłycić nam ten sakrament pokuty i pojednania, sakrament odrodzenia. Bardzo łatwo jest z pięciu warunków dobrej spowiedzi zrobić sobie coś, co tymi warunkami tak naprawdę wcale nie będzie. Bardzo łatwo z rachunku sumienia zrobić sobie na przykład zeznanie wobec przesłuchującego, z żalu za grzechy, strach przed nieprzebaczeniem, z mocnego postanowienia poprawy. Ono może być mocne tylko przez całą drogę do domu na przykład, a potem już wygasa i wygasza. Ze szczerej spowiedzi możemy zrobić tak, że będzie ona szczera, ale na przykład ubrana w trochę inne słowa, tak żeby mimo wszystko jakoś trochę się przed Panem Bogiem ubarwić, a tym bardziej przed księdzem. No bo przecież na przykład jestem animatorem, no to trudno, żeby tutaj mówić o jakichś nie wiadomo jakich grzechach. Jakoś to powiem tak ładniej, żeby wyszło, że jestem kimś. A z zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu może się ono ograniczyć tylko do jakiegoś krótkiego westchnienia w naszym życiu. Szatanowi bardzo mocno zależy, żeby tak było. I o ile kiedy zaczynamy drogę z Panem Bogiem, no uczymy się spowiadać, uczymy się przystępować do sakramentu pokuty i pojednania. I ta spowiedź rzeczywiście bardzo często jest niedoskonała. To kiedy wchodzimy w głęboką relację z Panem Bogiem, kiedy rozpoczynamy życie wewnętrzne, Pan Bóg pragnie, żebyśmy szli również w tym sakramencie dalej. Żebyśmy w tym sakramencie się rozwijali. Dlaczego? No bo jesteśmy na wojnie. Jestem na wojnie i nie mogę zdezerterować. Dlaczego? No bo wpadnę bardzo szybko w ręce wroga. I konfesjonał będzie dla ciebie czymś takim jak koszary, gdzie na przykład przygotujesz się do odparcia ataku, albo szpitalem polowym, gdzie odzyskasz siły, gdzie doświadczysz uzdrowienia. I dla człowieka, który chce wejść w głęboką relację z Panem Bogiem, uważam, że konieczne jest posiadanie stałego spowiednika i kierownika duchowego. Konieczne jest posiadanie stałego spowiednika. Jeżeli wychodzę w góry po raz pierwszy, jeżeli wychodzę w wysokie góry i pójdę bez przewodnika, zaraz będę musiał dzwonić po GoPr, żeby mnie stamtąd ściągał. Albo nie daj Boże, coś mi się stanie. Potrzebuję przewodnika, który te góry będzie znał jak własną kieszeń, który mnie przez te góry przeprowadzi. Potrzebuję lekarza, który dokładnie będzie znał historię mojej choroby. Po co? Żeby zobaczyć, skąd ona się wzięła. W jaki sposób się rozprzestrzenia. Gdzie jest źródło tej choroby. Jaki jest jej przebieg. Jakie leki pomagają. A co może nie przynosi żadnego skutku. I stały spowiednik właśnie jest po to, żeby przeprowadzić mnie tą drogą w życiu wewnętrznym. Jakie powinno być kryterium doboru dobrego stałego spowiednika? Niektórym się może wydawać, że no fantastycznie, jak jest bardzo sympatyczny i miły, a jak jeszcze sypnie jakimś takim niesamowitym zdaniem, które zostanie mi na 10 lat w pamięci, to wybieram tego. Używa pięknych słów, ciekawych porównań. To jest super. To oczywiście jest ważne, ale musimy pamiętać, że to nie jest fundament. Na przykład święta Teresa z Awila,
Kiedy miała problem, czy wybrać spowiednika pobożnego, czy mądrego, wybrała spowiednika mądrego. Co przy tym mówiąc? Że pobożność przeminie, a głupota pozostanie. Takie zdanie podobno powiedziała Święta Teresa. Dlatego bardzo ważne jest, moi drodzy, żeby kierownik duchowy znał zasady rozeznawania duchowego. Żeby potrafił szatana demaskować. No bo im bardziej wchodzę w tą relację, im głębiej idę, tym te pokusy i działanie złego ducha jest bardziej inteligentne. Bardzo dobrze się zły duch maskuje w wielu sprawach. I wydawałoby się, że trochę już liznąłem tej teologii, Pisma Świętego, wiary, relacji z Bogiem i że sobie w jakiś sposób sam poradzę. Nic bardziej mylnego. Wtedy zły duch bardzo szybko mnie wykorzysta. Potrzeba kogoś mądrego, kto to wszystko zdemaskuje i dobrze oczyści. I czasem to oczyszczenie oczywiście może być bardzo drastyczne. Ale to tylko i wyłącznie po to, żeby mnie wybudzić z takiego letargu. Ogólnie się zachęca spowiedników na różnych spotkaniach, żeby głosili przede wszystkim miłosierdzie Pana Boga, żeby byli delikatni, żeby może jakoś czasami mocno nie akcentowali pewnych rzeczy. Ale moi drodzy, czasem naprawdę potrzeba nam dostać takiego kopniaka w sakramencie pokuty i pojednania. Pamiętam taką sytuację, mam kolegę, z którym chodziłem do klasy w liceum i już po skończonej szkole, kiedy byłem w seminarium, on do mnie zadzwonił któregoś dnia i powiedział, że miał taki czas po szkole odejścia od Pana Boga. Ale minęło te 2 lata i w pewnym momencie tak usiadł, tak zaczął myśleć o życiu, rozważać o Panu Bogu, o tym wszystkim i uwierzył. Powiedział, ale potrzebuje się dobrze wyspowiadać. Chciałbym porozmawiać z jakimś rzeczywiście dobrym, porządnym księdzem, który mnie tak naprowadzi dobrze. Czy możesz mi kogoś polecić? Znałem dobrego, porządnego księdza, który mnie wcześniej spowiadał przed seminarium, więc poleciłem koledze tego księdza. A jako, że on już zmienił parafię, to on musiał do niego pojechać, ileś tam kilometrów. Podobno umówił się na spotkanie. I dzwoni po tym spotkaniu i mówi, wiesz co, kogoś ty mi polecił. Po prostu, co to w ogóle miało być? Umówiłem się z tym księdzem. Pojechałem tam specjalnie do tej jego parafii. Wszedłem, usiadłem, zapytał, o co chodzi. Zacząłem przedstawiać mu moją sytuację, moje podejście i tak dalej. A on kazał mi wstać i wyjść. Więc wstałem i wyszedłem. Trzasnąłem tymi drzwiami i on mówi do mnie, i ty się dziwisz, wy się dziwicie, że nie macie ludzi teraz w kościele? Dziwicie się? Jak takich księży macie? Ty jesteś w seminarium? Tego was uczą? Takiej kultury wobec człowieka? Człowiek chce się nawrócić? A tutaj go ksiądz wyrzuca z mieszkania. I tak sobie myślę, rzeczywiście, co to się stało? Nigdy nie znałem tego księdza z takiej strony. Nigdy tak się nie zachował. Przynajmniej wobec mnie. Nie wiem, co mu się stało. Minął tydzień, dzwoni ten kolega. Mówi, wiesz co, jak ja ci dziękuję, że wysłałeś mnie do tego księdza. Ten ksiądz wiedział, co robi. Dlatego, że ja w ogóle nie szukałem Pana Boga, takiego, jakim On jest naprawdę. Ja wszedłem w ogóle w jakąś chorą filozofię. Ja sobie Boga wymyśliłem w głowie. I gdyby ten ksiądz mną nie wstrząsnął, to ja bym rzeczywiście nie siadł i nie przemyślał tego naprawdę. Gdyby on mnie tylko pogłaskał i powiedział, dobrze, że chcesz się nawrócić, jest okej, idź tą drogą, to ja bym nie poszedł za prawdziwym Bogiem. A dzięki temu zrozumiałem, że to, w czym tkwiłem, to nie był Bóg.
Dlatego dobrze jest czasami dostać takiego duchowego kopniaka. To nas przynajmniej o kilka kroków do przodu przesunie. Zaboli, ale kilka kroków, kilka metrów przeskoczymy do przodu. Moi drodzy, w spowiedzi częstym problemem jest patrzenie na ten sakrament tylko i wyłącznie jako na taki duchowy restart. Na zasadzie takiej, że no zdarzył się ciężki grzech, no więc teraz muszę to wszystko zrestartować. Muszę zacząć od nowa. Trudna sytuacja, walczyłem, poległem, nie wytrwałem, idę do spowiedzi. Ale ten, kto chce więcej, musi wiedzieć, że spowiedź to nie jest tylko i wyłącznie duchowy restart. Że sakrament pokuty i pojednania to przede wszystkim jest sakrament uzdrowienia, czyli wzmocnienia. Co to znaczy? To znaczy, że ja chcę iść do spowiedzi nie tylko w momencie, kiedy ta relacja już została zerwana, na przykład po jakimś ciężkim grzechu, trudnej sytuacji, kłótni, niezrozumieniu i tak dalej. Tylko wtedy, kiedy widzę, że pokusy się wzmagają, że walka na froncie staje się bardziej intensywna, ja wtedy idę do spowiedzi. Żeby wzmocnić swoje siły duchowe. Żeby wytrwać przy Bogu. Żeby tą nadszarpniętą relację z Bogiem załatać. Żeby tą łaskę uświęcającą wzmocnić i dalej iść. To jest bardzo ważne, żeby tego się uczyć. Żeby nie tylko, kiedy już jest po wszystkim, nie udało się, okej, zaczynam na nowo, próbujemy, startujemy. Tylko wtedy, kiedy rzeczywiście walka jest największa i widzę, że jest mi już coraz trudniej się modlić, a pokusy są coraz większe, idę do spowiedzi, żeby się wzmocnić. To jest dojrzałe rozumienie tego sakramentu. Co jednak, kiedy ten upadek pomimo wszystko się wydarzy? No, zdarzyło się, rzeczywiście upadłem, na przykład grzechem ciężkim. Co wtedy? Czas pomiędzy upadkiem a spowiedzią to jest papierek lakmusowy mojego serca wobec Boga. Nastawienia mojego serca wobec Boga. To jest bardzo ważny czas, który bardzo mocno o mnie świadczy. Dlatego, że człowiek wewnętrzny po upadku się nie załamuje. Wie, że popełnił błąd, wie, że jak najszybciej ma iść do spowiedzi, ale czasem ten czas to nie jest chwila. Może ktoś ma dużo pracy, nie może na przykład wieczorem pójść do spowiedzi, upadł w środę, a przystąpi do spowiedzi w niedzielę. Więc jest kilka dni. I to jest ważne. Co ja wtedy robię? Trzeba sobie zadać takie pytanie. Jak ja się wtedy zachowuję? Po upadku, a przed spowiedzią. Dlatego, że niektórym z nas może się wydawać, że szatan po upadku nas zostawia. Okej, zrobiłem swoje, niech leży, potem sobie pójdzie do spowiedzi, po tygodniu znowu do niego wrócę. Nie, nie, nie. Zły duch bardzo często nas nie zostawia, tylko próbuje nas upodlić jeszcze bardziej. Co wmawia? Skoro już poszło, nie udało się, to co to za różnica, czy upadnę jeszcze raz, czy nie? I tak się muszę z tego wyspowiadać. Skoro pokłóciłem się już z jedną osobą, to co za problem pokłócić się z drugą? I tak jestem rozdrażniony. Trudno. Oddam to Panu Bogu w spowiedzi. Albo nie daj Boże, przyjdę do kościoła i jeszcze będę się usprawiedliwał i przyjmę komunię świętą w stanie grzechu. Bo byłem u spowiedzi na przykład kilka dni temu i nie wypada mi pójść tak szybko po raz drugi. Reakcja chrześcijanina, który idzie za Bogiem, który trzyma się Boga, to tak zwane duchowe oddychanie. Ja w tym czasie dalej chcę oddychać Panem Bogiem. Ja nie chcę ustawać. Mimo, że ta relacja rzeczywiście jest nadszarpnięta, czasem nawet mocno, ja dalej się modlę. Dalej czytam, sięgam po słowo. Dalej się formuję. Dlaczego?
ponieważ po upadku wcale nie wstaje się z miejsca, w którym upadłem. To wcale nie jest takie oczywiste. Po upadku bardzo często wcale na nowo nie wstaje się z miejsca, w którym upadłem. I zły duch będzie wmawiał, że tak jest. Upadłeś, wstaniesz, idziesz dalej. Oczywiście, kiedy będę duchowo oddychał po grzechu, kiedy dalej się będę trzymał Pana Boga pomimo tego, ja rzeczywiście przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania, zacznę być może od tego momentu duchowego, w którym upadłem. Ale jeżeli będę szedł dalej za tym grzechem, zacznę się duchowo cofać i wystartuję na nowo po spowiedzi o wiele wcześniej niż już byłem. I czasami się dziwimy, dlaczego teraz mi idzie tak słabo? Przecież dopiero byłem na takim poziomie duchowym. Tak słyszałem głos Pana Boga. Kilka grzechów i jakoś tak dziwnie. Zobacz, jak zachowujesz się po grzechu. Czy już całkowicie oddajesz serce złemu? Czy dalej o nie walczysz? Sakrament pokuty i pojednania to spotkanie dwóch kochających się osób. To jest dla nas bardzo ważne. Nigdy nie pojmujmy tego inaczej. To jest spotkanie dwóch kochających się osób. Mnie i Pana Boga. Ksiądz też Cię kocha, ale przede wszystkim to spotkanie mnie i Pana Boga. I oczywiście idę do spowiedzi z bojaźnią i wstydem, ale nie dlatego, że się boję na przykład oceny księdza, ale jest mi smutno z tego powodu, że no odrzuciłem łaskę Pana Boga, że odrzuciłem tego, który oddał za mnie życie. Z tego powodu jest mi smutno. To jest też żal doskonały. Nie ze względu na strach, tylko ze względu na to, że odrzucam miłość tak niesamowitą wobec mnie. Skoro jest to spotkanie miłości, to muszę do tego dążyć. Czyli moje wyznanie grzechów nie może być tylko zwykłym wyliczeniem. Tak jak podejście do kasy, trochę same słowa rachunek sumienia by na to wskazywał. No, rachunek, tak? Podchodzę, wykładam, proszę bardzo, to i kupiłem, dostaję rachuneczek, dziękuję. Nie. Moje zadośćuczynienie to też nie może być szybkie odmówienie pokuty i jest dobrze, i jest super, tylko odbudowuje relacje miłości z Bogiem, między mną a Bogiem, między mną a drugim człowiekiem, między mną a samym sobą. Skoro jest to spotkanie miłości, to warto, i do tego też zachęcam, żeby przed na przykład wyznaniem grzechów podziękować za coś Panu Bogu. Że jakby w tym ostatnim okresie, mimo że we mnie jest 45 różnych grzechów, które zaraz wymienię, to jest 45 albo może i więcej doświadczeń Pana Boga w tym czasie. I naprawdę zachęcam do tego, żeby się nie bać, żeby na początku, po tej formule wstępnej, powiedzieć, że chciałbym podziękować Bogu za przeżyty kurs Emaus, za doświadczenie Go w relacji z kimś tam, za konkrety, bo to mnie uczy widzenia konkretów Pana Boga w moim życiu. Pomimo grzechu, tak jak widzimy Pismo Święte, od samego początku jest cały czas niewierność człowieka, przy czym przy ciągłej wierności Pana Boga. Człowiek cały czas jest niewierny po kolei, wszystkie księgi, cała historia zbawienia, a Pan Bóg co? Cały czas wierny. I cały czas wierny. Tak samo wierny jest tutaj. Tak samo wierny jest dla Ciebie. I mimo, że upadasz, On cały czas jest blisko Ciebie i się Ciebie trzyma. Dlatego nie bój się Mu dziękować też za wszystko, czego doświadczasz od Niego. Mimo, że jest to spotkanie miłości, to musimy uważać na to, żeby patrzeć na spowiedź jako na doświadczenie też pewne uczuciowe. Żeby patrzeć przede wszystkim na uczucia, bo to jest wielka pułapka podczas spowiedzi.
Spowiedź nie jest po to, abyś się dobrze poczuł. Spowiedź nie jest po to, żebyś się dobrze poczuł, tylko żebyś odzyskał łaskę uświęcającą. Kiedy się wzruszę, rozpłaczę, usłyszę super słowo i w ogóle się tak poczuję, ale miałem spowiedź, ja się nie mogę. No niesamowite, po prostu 3 dni jak skowronek śpiewałem. Latałem, unosiłem się 10 centymetrów nad ziemią. O, wiesz, a ja poszedłem, wyznałem grzechy. W ogóle nie zrozumiałem, co ten ksiądz do mnie powiedział. Niby wszystko okej, szczerze, ale jakoś tak nic się nie zmieniło w moim nastawieniu. Cały czas to samo. Kim jesteś, żeby oceniać owoce spotkania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania? Kim jesteś, żeby oceniać skutek działania Pana Boga w tym sakramencie? Sakrament, znamy definicję, to widzialny znak niewidzialnej łaski. Ktoś powiedział skuteczny, widzialny znak niewidzialnej łaski. Ja nie muszę tego widzieć, co się stało w moim sercu. Zrobiłeś swoje? Przygotowałeś się do spowiedzi? Wierz w Bożą obietnicę. Nie patrz na to, co się będzie działo zewnętrznie. Twoje serce zostało przemienione. Uczucia nie są potrzebne. Skoro Pan Bóg w naszym życiu duchowym wprowadza nas często w stan strapienia, to samo dzieje się w doświadczeniu sakramentalnym. Będą dni, kiedy kapłan będzie podnosił hostię i będę tam widział prawie realnie Pana Jezusa i moje serce będzie biło mocniej, a będą dni, kiedy przestoję całą mszę i nic. To samo ze spowiedzią. Jest taka grupa muzyczna Wyrwani z niewoli i tam kiedyś słuchałem świadectwa Piotrka z tej grupy i on mówił, że rzeczywiście po takim bardzo ciężkim życiu, kiedy wpakował się w różne nałogi i tak dalej, przyszedł ten moment nawrócenia. I przyszedł do kościoła, przygotował się, poszedł do spowiedzi, powiedział wszystko, jak on to żył, że on to oddaje Bogu. A ksiądz mu, w jakim dramacie żył. A ksiądz mu powiedział, całe niebo raduje się z tego, że tu jesteś. Coś tam jeszcze, jakieś jedno zdanie dodał i już, rozgrzeszenie. On sobie myśli, jakie niebo się raduje? Co on tutaj gada? Nie? Ja tu nagrzeszyłem, taki grzesznik jest, co to ma się do rzeczy w ogóle? Całe niebo się raduje. Odszedł, w ogóle myślał, że to jest dramat, jakiś chciał porozmawiać, chciał to wszystko omówić i nic. Uklęknął w ławce, zaczął się modlić, i się rozpłakał. I raptem doświadczył mocy miłości Pana Boga. Nie nam oceniać jest skutki działania mocy Pana Boga w sakramencie pokuty i pojednania. I to, co już kiedyś mówiłem, że spowiedź nie zmienia Twojej woli, ale serce. Spowiedź nie zmienia Twojej woli. Alkoholik się będzie spowiadał, przyjdzie do spowiedzi, będzie żałował, szczerze odda Panu Bogu wszystkie swoje grzechy, swój nałóg, swoje problemy i za 2 dni znowu będzie pił. Odzyskał łaskę uświęcającą. Serce zostało uzdrowione, ale wola nie została zmieniona. W tym sakramencie Pan Bóg nie zmienia naszej woli. Więc nie dziw się, że masz problem z jakimś nałogiem, z jakimś grzechem, trudnością i spowiadasz się i nic. Do tego potrzeba o wiele głębszych zabiegów. Trzeba iść dalej. Do tego potrzeba ogromnej modlitwy, czytania słowa, konkretnej walki, konkretnych postanowień, ciągłego podnoszenia się na nowo, uzdrowienia wewnętrznego i pomału ta wola się będzie kształtowała. Ale nie myśl, że przyjdziesz do spowiedzi, oddasz wszystko Panu Bogu i raptem wszystko się zmieni. Tak na przykład mamy często w podejściu ze spowiedzią generalną z całego życia.
podkreślę życie taką grubą kreską, oddam wszystko, nigdy do tego nie wrócę. Zaczynam nowe życie. Szatan tylko czeka na takie zdanie. A po 2 tygodniach tej wielkiej euforii raz walnie i pokaże, że jednak wróciłeś. I pomyślisz to, po co to wszystko? Po co rekolekcje, kursy? Po co te modlitwy, skoro i tak wracam do tego wszystkiego? Ale w tym kształtowaniu naszej woli pomaga nam też jedna bardzo ważna rzecz w spowiedzi. Dobre, właściwe wyznanie grzechów. To wydaje się być taką rzeczą oczywistą, ale wcale taką nie jest. Trzeba wiedzieć, że grzechy też mają swoją pewną hierarchię. Niestety często jej nie znamy. Bardzo często na przykład młodzi zaczynają od grzechów związanych z seksualnością, myśląc, że to jest największa tragedia, jaką w życiu zrobili. Ktoś się bardzo pokłócił albo doświadczył takiej zewnętrznej słabości i jakby widać namacalne jakieś takie skutki grzechu, to zaczyna od tego, jakoby to było taką największą rzeczą, bo się pokłóciłem z mamą, z mężem czy żoną i po prostu się nie odzywam od 3 dni. Musimy wiedzieć, w jaki sposób w pewnym sensie pozycjonować te grzechy po to, żeby zobaczyć pewną rzecz. Różne są sposoby. Niektórzy robią to według 10 przykazań, według grzechów głównych. Ja zachęcam do takiego prostego sposobu według relacji człowieka. 3 relacji człowieka. Najpierw ja, Bóg, potem ja do samego siebie i na końcu ja do drugiego człowieka. Ja, Bóg, ja do samego siebie i ja do drugiego człowieka. Co mi to daje? I znowu, człowiek, który chce wyznawać dobrze swoje grzechy, będzie też inteligentnie kuszony przez złego ducha po to, żeby nam to wszystko mieszać. I kiedy układam dobrze swoje grzechy, to tu nie chodzi o to, że księdzu będzie łatwiej zrozumieć twoją sytuację, chociaż to też. Ale ty uczysz się demaskować złego ducha, jego linii działania, jego kolejnych kroków i kolejnych pokus w twoim życiu. Dlaczego? Bo często się spowiadamy z pewnych skutków różnych grzechów i niestety myślimy, to jest jak walka z wiatrakami, myślimy, że pokonamy to. Dopóki nie zwalczę przyczyny, nie będę w stanie zwalczyć skutku. Dlaczego taki układ? Ja, Bóg, ja do samego siebie, ja drugi człowiek? Dlatego, że źródłem mojej relacji jest Bóg. Źródłem mojego życia i mojej mocy jest Bóg. I to wszystko teraz będzie przekładało się na inne rzeczy. Czyli jak ktoś zaczyna od grzechu nieczystości, to skupi się na skutku. I nie zobaczy być może tego, że ten grzech zaczął się od tego, że przestaje się modlić, że brakuje mi miłości, że czuję się samotny, że szukam tej miłości, że mam problemy w relacji z ojcem czy matką. Jak ktoś zaczyna od jakiejś kłótni, nie patrzy na to, że zaczyna brakować w moim życiu słowa, adoracji, regularnej Eucharystii, a może właśnie już jej nie przyjmuje od jakiegoś czasu. To jest bardzo ważne. Bo skoro w relacji z Panem Bogiem wszystko jest ok, to będzie skutkowało dobrymi relacjami do siebie samego, a tym samym potem do drugiego człowieka. A jak tutaj na górze coś szwankuje, to mogę robić, dwoić się i troić i co z tego? Zobaczmy, że pytam czasami ludzi w konfesjonale. Mówisz, że się gniewasz często. Masz problemy z brakiem cierpliwości. Skąd wziąć tą cierpliwość?
Skąd ten pokój serca wziąć? No może za dużo pracuję, może za dużo chaosu. Też, ale nie do końca. Święty Paweł wylicza owoce Ducha Świętego. Jest to pokój, radość, cierpliwość, łagodność. To wszystko są owoce Ducha Świętego. To znaczy, że będziesz je miał, kiedy będziesz miał właściwą, działającą w 100% relację z Panem Bogiem. Wtedy będzie pokój. A jak tutaj coś szwankuje, będzie szwankowało wszystko inne. Zwracajmy na to uwagę. Szukajmy przyczyn różnych zachowań. Gdzie zły duch zaczyna? Grzech ciężki to jest tylko czubek góry. Ten grzech zaczyna się o wiele, wiele wcześniej, małymi upadkami, małymi przyzwoleniami. Wchodźmy więc w tą głęboką relację z Panem Bogiem również w tym sakramencie pokuty i pojednania. Rozwijajmy się w tym. Zobaczymy bardzo konkretne owoce. Zwłaszcza Wielki Post jest takim czasem, kiedy na tym sakramencie możemy się skupić. Kiedy możemy się przygotować do dobrej spowiedzi. I zakończę takim zdaniem, że Pan Bóg chce przemienić twoje życie o 180 stopni. Ale będzie to robił 180 razy po jednym stopniu. I to sobie zapamiętajmy. To jest bardzo ważne, że Pan Bóg chce przemienić twoje życie o 180 stopni. Ale zrobi to 180 razy po jednym stopniu. I wtedy zobaczysz, jak Pan Bóg stopniowo cię uzdrawia. A będzie to robił przede wszystkim przez ten sakrament uzdrowienia, czyli sakrament pokuty i pojednania. Amen.